Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie. Chcesz wygrać skiny? Zostaw oczywiście suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście, jak są pewne, nad nim jesteś, użyj kodu CROXY na GeForce Skin. Się wystarczy, że zalogujesz się z linku zepsu. Bądź kiedyś oczywiście magiczny użyczek kod promocyjny. No i tutaj oczywiście kodzik CROXY przez Wex piszesz. Daj ci on oczywiście 5% więcej. Do każdej wpłaty i skrzyneczkę na start za free. Więc pozdrawiam serdecznie. Skorzystajcie, jako sobie pełnoletnim jesteś. No a my lecimy sobie tutaj na skrzyneczki widzów. Tak, na skrzyneczki widzów. Wpisujemy sobie oczywiście CROXY. Mam nadzieję, że pracę domową odrobiliście i zrobiliście mi to jakieś skrzyneczki procentowe. Tylko nie pamiętam, o jakie prosiłem. Czy o 10%, czy 15%. No ale otworzymy sobie różne i zobaczymy. No to 10%. 753 zł, no to jest troszkę za dużo. Zacznijmy sobie tak od mniejszej wartości, że tak powiem, tutaj otwarcia. I myślę, że ta skrzynka, no 10%, no tutaj widzę Bionicy Chlorę. Jak najbardziej możemy sobie ją zakręcić. Już troszkę ją razy tutaj otworzyłem, więc mam nadzieję, że tutaj tego bajoneta nam się uda ustrzelić. Budżet na dzisiejszy film 7 koła, więc zobaczymy oczywiście, jak nam pójdzie. No jest pierwszy nóż. Okej, okay, fajnie. Good knife spada, no mógł być to oczywiście bajonet. No ale narzekać nie będę, tak. O, no nie narzeka się, jak dostajesz tak kostkę, tak? Takie otwarcie. Chociaż kurczę, no nie wiem, czy tutaj jedna kosa nam zwraca. 430 zł. Zobaczmy, ile otwarcie. 420. Okej, okay, to nawet jedna kosa nam zwraca. Czyli jedna kosa na otwarcie i jest naprawdę dobrze. No jest tutaj właśnie kolejny good knifeik. Więc no ta skrzynka naprawdę fajnie. Otwórzmy sobie ją jeszcze jeden ostatni raz. Tak tysiaczka. Wydaliśmy tą skrzynkę, więc tak w sumie idealnie. Tylko właśnie, czy będzie idealne zakończenie? No niestety nie. Totalnie pusto, ale przejdziemy sobie teraz na jakąś skrzyneczkę. No, no tutaj mamy 10%, ale ją otwierałem chyba ostatnio, więc zobaczmy, czy może tutaj 15% coś się pojawiło, 15% AWP Fate. No tutaj Blue Phosphor chyba, tak? Tak mi się wydaje. Zobaczmy, co my tu mamy. No taki troszkę miszmasz tutaj, no bardzo dużo szans na tą AWP Fate. To powiem tak, totalnie chyba nie ufam tej skrzyni, ale raz sobie otworzę i zobaczymy, co z niej poleci. No, tam jak wydaliśmy 1000 zł na praktycznie jedną skrzynkę i otwieraliśmy ją troszkę, no to tutaj tak naprawdę 1400 idzie na jedno otwarcie. Jeszcze jedna szansa, zobaczmy, nie otwieram jej ani razu i czy będzie tutaj coś innego, no jakby był ten Blue Phosphor, byłoby naprawdę spoko. 1400 zł. Powiem tak, otwarcie się zwróciło, tak trzeba sobie powiedzieć, ale jest niedosyt, dlatego zakręcę ją jeszcze raz. No i zobaczmy, czy będzie coś lepszego. Jest Crimson Web. Tylko chyba. No okej, okay, tylko teraz mam kosztuje 500 zł. No powiem tak, no dalej. No czuję, że może polecić lepiej, tak? Ostatnie otwarcie, na którym nie stać i zobaczmy, czy będzie coś lepszego. No jest skeleton, więc warto było ryzykować. Skeleton dwójaka kosztuje, więc spoko. No ale właśnie, dziwne kontrakty, bo trochę tych tutaj skinów nam się zebrało. O łącznej wartości, uwaga, uwaga, 1200. Jest troszkę na minus, tak z dwa koła, ale podpisujemy kontrakt i zobaczmy, co nam tutaj uda się z tego zdobyć. 4200, no powiem tak, no, weszliśmy na minus, tysiaka, ale nóż naprawdę udało nam się zdobyć spoko. No ale co z tego, że dostajemy spoko nóż, jak overall wchodzimy na minus. A kto lubi wychodzić na minus? Wpisujemy oczywiście jeszcze raz, może 20% teraz, zobaczmy, czy coś tu jest. 20% profit, widzę dealera tutaj, ale chyba nie chcę tego ryzykować. Zobaczmy, co tutaj, bo widzę, że chyba jakiś sloterek, czy to jest Doppler? To jest Doppler. Okej, okay, zakręćmy sobie 1300 zł na 5 takich skrzynek. No i zobaczmy, czy chociaż jedną tutaj kosa będzie, no niestety pierwsze otwarcie pusto. Spróbujmy jeszcze raz i zobaczmy, czy będzie poprawo, bo jak nie, no to chyba trzeba uciekać. No jest chyba, nie ma jednej nawet, ty. No powiem tak, no ostatnia szansa, gościu, serio. Bo jak nic to nie dostajemy, no to jest naprawdę mocny Lipton i no jest jedna kosa, no powiem tak, no. No jedna poleciała, ale tragedia, tak jak na 20% stary, to ja nawet tutaj bym oczekiwał dwóch nóż w jednym otwarciu, ja powiem tak. Znowu niestety tutaj bardzo złe tory, to się, jak trzeba sobie powiedzieć, powiem tak. Ale na tą skrzynkę mnie nie stać, a ta Dragon Lore tak mnie tutaj zaciekawiła, no ale brak 12 zeta, stary, no powiem tak, no. No cóż, no, życie bywa brutalne. A zobaczmy 15%, bo tutaj też coś fajnego było. Ten Blue Phosphor, coś mi pusi, albo tutaj 15% Titan chyba, tak? Chyba tak, no dobra, powiem tak, taka naklejka, 3 koła. Jeżeli uda nam się zdobyć ją, wracamy, jeżeli nie, no to jest GG. Ale hasło punktowe, jeśli ci powiem gościu, napisz, jaka jest twoja ulubiona drużyna w Counter-Strike'u.
No bo moja osobiście, no aktualnie chyba nie mam jakiejś ulubionej, no dokręć się, ja nie mogę. No ale oczywiście ze starych dobrych czasów, no to muszę powiedzieć Virtus Pro, tak, no oczywiście to polskie ze starym logiem, tak, lekka nostalgia. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, siemano.